Serdecznie witam szanownych Państwa na konferencji prasowej poświęconej omówieniu wyników kontroli, która dotyczyła działalności i restrukturyzacji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. Zanim przejdziemy do przedstawienia omówienia wyników kontroli, chciałem serdecznie powitać dyrektora Filipa Byczkowskiego z Departamentu Strategii. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Witam pana dyrektora Marcina Stefaniaka z delegatury NIK w Poznaniu. Pan dyrektor, jeszcze zajmując stanowisko dyrektora delegatury w Szczecinie, brał udział w kontroli. Witam Państwa. Witam panią Violettę Kluczyk, doradcę prawnego i koordynatora kontroli z Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli. Dzień dobry Państwu. Oraz witam panią Annę Dejk-Chojnacką, głównego specjalistę kontroli państwowej z delegatury NIK w Szczecinie. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do prezentacji wyników kontroli, przypominam, że zgodnie z tradycją po zakończeniu części prezentacyjnej będą mogli Państwo zadawać pytania. A obecnie proszę o zabranie głosu pana dyrektora Byczkowskiego. Dzień dobry Państwu. Raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie w gmachu Najwyższej Izby Kontroli. Szanowni Państwo, szczególnym zainteresowaniem Najwyższej Izby Kontroli objęte są zagadnienia nadzoru właścicielskiego, zarządzania mieniem państwowym, działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa. Nie ulega wątpliwości, że istotnym, jednym z kluczowych segmentów gospodarki jest przemysł morsko-stoczniowy. W naszych krajowych realiach przemysł ten podlega regularnym, długim procesom restrukturyzacji. Angażuje to znaczące środki publiczne. Siłą rzeczy Najwyższa Izba Kontroli uwzględnia ten fakt w analizach ryzyk, bierze pod uwagę przy planowaniu działalności kontrolnej. Ta kontrola jest właśnie rezultatem tych analiz ryzyk i wzięcia pod uwagę tego istotnego segmentu gospodarki państwa. Celem głównym tej kontroli, której wyniki Państwu dzisiaj prezentujemy, która objęła lata 2017-2021 do dnia zakończenia czynności kontrolnych, było dokonanie oceny, czy Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. prawidłowo realizowała procesy zarządcze i działania, które zmierzały do restrukturyzacji tego podmiotu, a Fundusz Rozwoju Spółek S.A., jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, prawidłowo angażowała się w działania naprawcze i sprawowała rzetelny, właściwy nadzór właścicielski nad Gryfią jako spółką zależną. Szanowni Państwo, rezultatem przeprowadzonej kontroli jest informacja o wynikach kontroli. To ten dokument, ta informacja o wynikach kontroli, która prezentuje rezultaty działań kontrolerów NIK. Drodzy Państwo, ustalenia kontroli obrazują niedostatki w procesach zarządczych, nieskuteczność kolejno realizowanych programów naprawczych, brak terminowej realizacji istotnego projektu dla Stoczni Gryfia, to jest remontu okrętu marynarki wojennej. Kontrola wykazała także angażowanie bardzo znaczących środków publicznych, obciążających finanse publiczne. Kontrola wykazała także i zobrazowała, ten dokument obrazuje dokładnie w szczegółach, również biorąc pod uwagę harmonogram działań, obrazuje likwidację jednego z dwóch zakładów stoczniowych, zakładów w Świnoujściu. Zwłaszcza, proszę Państwa, zwracamy uwagę, że dokument ten także prezentuje istotne ryzyka. Ryzyka, które miały miejsce, ryzyka, które dzisiaj obciążają całą tą działalność, ale także ryzyka na przyszłość. Dokument ten, drodzy Państwo, niezależnie od ustaleń kontroli, ocen, stwierdzonych nieprawidłowości, wskazuje także, o czym powiemy na koniec, wnioski. Wnioski, które Najwyższa Izba Kontroli skierowała do naczelnych organów państwa w trosce o ten istotny segment gospodarki. W trakcie dzisiejszej konferencji wspólnie przedstawimy Państwu ogół ustaleń, ogół ocen, które przywiodły Najwyższą Izbę Kontroli do sformułowania tych zapisów, które w tym dokumencie się znajdują. Szanowni Państwo, kontrolą zostały objęte dwa podmioty. Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. oraz Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna. Morska Stocznia Remontowa Gryfia powstała w 2013 roku z połączenia dwóch podmiotów. Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia z siedzibą w Szczecinie oraz Morskiej Stoczni Remontowej z siedzibą w Świnoujściu. Fundusz Rozwoju Spółek to spółka Skarbu Państwa, która powstała w 2016 roku na bazie majątku spółki Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego S.A. Obecnie nadzór nad spółką Fundusz Rozwoju Spółek sprawuje minister infrastruktury jako minister właściwy do spraw gospodarki morskiej. Gryfia na obszarze lat ulegała różnorodnym zmianom właścicielskim. Szczególnie w 2018 i 2019 roku wyszła z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej i prawa właścicielskie
do Gryfii przejął Fundusz Rozwoju Spółek. Udział FRS-u w akcjonariacie Gryfii wynosi 92,36%. Szczegóły wyników kontroli przedstawimy Państwu w podziale na dwie jednostki kontrolowane. Na kwestie dotyczące Stoczni Gryfia skupią się przedstawiciele delegatury NIK w Szczecinie, która uczestniczyła w kontroli. W latach 2017-2021 Morska Stocznia Remontowa Gryfia realizowała 4 plany naprawcze. My te plany naprawcze podaliśmy analizie i oceniliśmy. Ogólnie skupiały się one na koncentracji na projektach specjalnych, czyli na zamówieniach dla wojska, na budowach nowych jednostek oraz na dokapitalizowaniu spółki poprzez przekształcenie pożyczek właścicielskich na akcje. W 2018 roku, wówczas realizowanym planie naprawczym, pojawiła się koncepcja likwidacji czy też sprzedaży majątku w Świnoujściu, czyli stoczni w Świnoujściu. O dziwo, w planie, który był realizowany rok później, w 2018 określono ten zakład jako słabą stronę Gryfii. W planie, który był realizowany rok później, czyli w planie z roku 2019, oceniono z kolei to położenie i tą lokalizację jako mocną stronę tej stoczni. Ostatecznie w 2020 roku powrócono do koncepcji sprzedaży tego majątku. Z uzyskanego przychodu zamierzono realizować infrastrukturę okołodokową związaną z pozyskaniem nowego doku oraz pokryć koszty likwidacji stoczni. Podsumowując, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że realizowane plany naprawcze nie przyczyniły się do poprawy kondycji finansowej stoczni. Stocznia zrealizowała zysk netto w badanym okresie jedynie w 2018 roku. Wyniósł on 1,5 miliona złotych. Działalność Gryfii w pozostałym okresie zamykała się stratami netto, wynoszącymi od 7 200 000 złotych w 2017 roku do 23 milionów 600 000 złotych w roku 2020. Według stanu na 23 marca 2022 roku, kiedy to odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, prognozowane wyniki finansowe spółki wskazywały na około 24,5 miliona złotych zysku netto. Co należy zauważyć? Do realizacji tego wyniku nie doszłoby, gdyby nie sprzedaż aktywa trwałego w postaci nieruchomości w Świnoujściu za kwotę 58 milionów 100 tysięcy złotych. Skumulowana strata stoczni łącznie z wynikiem za 2020 rok wyniosła 104 miliony złotych. Gryfia w każdym badanym roku była zagrożona utratą płynności finansowej. Przykładowo, wskaźnik płynności pierwszego stopnia wyniósł na koniec 2020 roku jedynie 3% przy pożądanych wielkościach nie mniejszych niż 60%, co oznacza, iż aktywa trwałe spółki były niemal w całości finansowane kapitałem obcym. Działalność Gryfii w latach 2019-2020 była nierentowna. Przykładowo, wskaźnik ROE na koniec 2020 roku wyniósł minus 1821%. Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec 2020 roku wyniósł 99%, co oznaczało, że aktywa stoczni zostałyby niemal w całości przeznaczone na uregulowanie zobowiązań spółki. Wynik ten świadczył o braku samodzielności finansowej Gryfii. Na slajdzie mają Państwo przedstawione tereny posiadane przez Gryfię w kontrolowanym przez nas okresie. Gryfia składała się z dwóch zakładów. Zakładu w Szczecinie, gdzie posiadała niespełna 6 hektarów terenu, i zakładu w Świnoujściu, czyli byłej Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, gdzie tych hektarów było 21. Jeszcze dodam tylko, że przed połączeniem tych stoczni, stocznia w Świnoujściu była stocznią o stabilnej sytuacji finansowej oraz zatrudniała około 350 osób. Zbywając majątek stoczni, stocznia pozbyła się 78% swoich terenów. I dodam tylko jeszcze jeden fakt, o którym zaraz będę mówił, że majątek można zbyć tylko i wyłącznie raz. Możemy przejść do następnego slajdu.
Jak już Państwu wskazałem wcześniej, jeden z elementów, które były analizowane i realizowane w planach naprawczych i odbywała się na ten temat dyskusja, dotyczyła sprzedaży majątku czy też byłej stoczni w Świnoujściu. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się w 2017 roku. Spotkały się one z zainteresowaniem strony społecznej, samorządu lokalnego, jak i związków zawodowych oraz także przedstawicieli branży morskiej w regionie. Wówczas te informacje stocznia zaprzeczyła tym informacjom. Jednakże w 2018 roku pojawiły się koncepcje dotyczące zbycia tej nieruchomości. Odstąpiono od niej w 2019 roku. W 2020 roku powrócono do tego pomysłu. Ostatecznie w październiku ogłoszono przetarg na zbycie prawa do użytkowania wieczystego oraz nieruchomości na tym terenie i rozpoczęto przeprowadzenie zwolnień grupowych. Objęły one około 200 pracowników. Co prawda wszystkim im zaoferowano pracę w zakładzie w Szczecinie, ale musimy mieć świadomość tego, że zakład w Szczecinie jest położony od zakładu w Świnoujściu około 100 km. W związku z tym to też jest istotne z punktu widzenia pracowników. Ofertę tę przyjęło około 10% pracowników, czyli około 20 osób. Przetarg został rozstrzygnięty, czy stocznia ogłosiła wyniki tego przetargu w połowie 2021 roku. Wówczas poinformowano, że zgłosił się oferent, spółka Euroterminal Real Estate, która funkcjonuje i prowadzi działalność na terenie Świnoujścia, która zaoferowała kwotę 58 101 000 zł. Cały ten proces, proszę Państwa, odbyło się w trakcie naszych czynności kontrolnych. Prezes Najwyższej Izby Kontroli w momencie, kiedy powziął te informacje dotyczące zamiarów sprzedaży i tego rodzaju sprzedaży, podjął decyzję o skierowaniu wniosku do premiera, do prezesa Rady Ministrów. Ten wniosek został skierowany w dniu 14 listopada 2021 roku na podstawie artykułu 62 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. W tym powiadomieniu Najwyższa Izba Kontroli podnosiła potrzebę rozważenia dokonania pogłębionej i wieloaspektowej analizy przedmiotowej transakcji, uwzględniając wagę przemysłu morsko-stoczniowego dla gospodarki, potencjału ekonomicznego państwa oraz lokalizację stoczni. Ostatecznie w grudniu 2015 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście podjęło decyzję o skorzystaniu z prawa pierwokupu. Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście sfinalizował tę transakcję do końca 2021 roku. Port wydatkował za teren na terenie, gdzie funkcjonowała stocznia w Świnoujściu, kwotę taką, jak zaoferował oferent rok wcześniej, czyli 58 101 000 zł. Oznacza to z jednej strony, że teren po byłej stoczni w Świnoujściu dalej należy do Skarbu Państwa. Z drugiej strony oznacza, że na tym terenie zaprzestano prowadzenie jakiejkolwiek działalności stoczniowej, która była prowadzona wówczas przez 51 lat oraz to, co Państwu powiedziałem, że majątek można zbyć raz. Stocznia pozbyła się 78%, jeżeli chodzi o terytorium swojego majątku. Poproszę o następny slajd. Jak Państwu wskazaliśmy, plany naprawcze opierały się na kilku założeniach. Jednym z tych założeń było realizacja projektów budowy czy kontraktów budowy nowych obiektów. My poddaliśmy analizie realizację jednego kontraktu. Kontrakt na budowę lodołamaczy dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oferta w tym zakresie, czy stocznia stanęła do przetargu na ten kontrakt w 2017 roku, zaoferowała kwotę 70 milionów za budowę czterech lodołamaczy, trzech lodołamaczy liniowych, w tym jednego prototypowego i jednego lodołamacza czołowego, który był także lodołamaczem prototypowym. Co istotne, już od samego początku stocznia zakładała stratę na tym kontrakcie, kilkumilionową stratę na tym kontrakcie. Zarząd wówczas tłumaczył to wysokością kwoty, jaką zamawiający lodołamacze zamierzał przeznaczyć na to zamówienie oraz także tym, że istniało duże zagrożenie, że inni oferenci zgłoszą oferty w tym zakresie. Kontrakt został zawarty we wrześniu 2017 roku, był realizowany do roku 2021, do września. Ulegał kilkukrotnej modyfikacji, aneksowano to pięciokrotnie. Zazwyczaj dotyczyło to kwestii przesunięcia poszczególnych etapów, terminów realizacji poszczególnych etapów.
Największy problem był przy etapie pierwszym, czyli przy pracach projektowych i uzyskiwaniu kwalifikacji dokumentacji z tym związanej. Za opóźnienie w tym etapie na stocznie zamawiający nałożył kary kilkuset tysięcy złotych. Według naszych informacji stocznia poniosła na tym kontrakcie wielomilionowe straty. Możemy dla Państwa tylko przekazać informacje, które przekazała z kolei, które stocznia czy przedstawiciele stoczni w czasie pracy Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej w 2021 roku, gdzie wskazano, że stocznia poniosła na tym kontrakcie straty rzędu 11 milionów złotych. Kontrakt na naprawę główną i dokową ORP Lublin realizowany był na podstawie decyzji ministra obrony narodowej z września 2015 roku. Ofertę wstępną na dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyła stocznia remontowa Nauta według oferty lider konsorcjum, w którym stocznia Gryfia była partnerem. Gryfia złożyła tę ofertę wspólnie z Nautą, gdyż nie posiadała niezbędnego doświadczenia w remontach okrętów na wymaganym przez zamawiającego poziomie obrotu. 30 marca 2017 roku konsorcjum złożyło ofertę ostateczną w postępowaniu z terminem wykonania zadania do końca maja 2019 roku. Szanowni Państwo, oferta wstępna i ostateczna na to zadanie została złożona przez konsorcjum na podstawie pełnomocnictwa złożonego przez członków zarządu Gryfii, mimo braku wymaganej statutem spółki zgody Rady Nadzorczej na udział w tym konsorcjum. Kontrakt z wojskiem został zawarty 20 grudnia 2017 roku z terminem wykonania prac do końca maja 2019 roku. Umowa miała być realizowana w Świnoujściu. Zarząd Gryfii przystąpił do realizacji tego kontraktu z przewidywaną kilkumilionową stratą. Działanie to, mimo iż uwzględniało istotny aspekt społeczny, jakim było zapewnienie pracy dla pracowników stoczni, było sprzeczne z zasadami efektywnego gospodarowania i przyczyniło się do pogłębienia strat spółki. W realizacji kontraktu wystąpiły opóźnienia, co skutkowało pomniejszeniem wynagrodzenia stoczni w drodze kompensaty należności o kwotę ponad 558 tysięcy złotych. Może skutkować ponadto naliczeniem kolejnych kar i ich wyegzekwowanie przez zamawiającego z powodu niezakończenia remontu okrętu w terminie do końca czerwca 2021 roku. W ocenie NIK istotny wpływ na powstanie opóźnień w realizacji kontraktu miał brak jednomyślnego stanowiska członków zarządu Gryfii co do miejsca realizacji kontraktu, jakim według umowy było Świnoujście. Do koncepcji przebazowania okrętu, bowiem rozważano już ją wcześniej, przebazowania okrętu do Szczecina powrócono po około roku od dnia podpisania umowy. Przygotowanie jednostki do relokacji i samo przeprowadzenie tego procesu trwało jednak znacznie dłużej niż przewidywano, głównie z powodu zmienności decyzji zarządu spółki o terminie zakończenia prac kadłubowych w Świnoujściu. Pracownicy stoczni realizujący projekt wskazywali między innymi, że proces przebazowania okrętu przed całkowitym zakończeniem prac spawalniczych i jego uwolnienie z podpór usztywniających doprowadził do powstania w wielu miejscach deformacji kadłuba. Okręt został przebazowany do Szczecina 3 kwietnia 2019 roku. Postanowienia umowy na naprawę okrętu ulegały zmianom w wyniku zawartych 18 aneksów. Początkowa data, jak już wspomniałam, z końca maja 2019 roku została zmieniona ostatecznie na koniec czerwca 2021 roku. Pomiędzy zamawiającym i wykonawcami remontu trwał spór co do podstaw wydłużenia terminu realizacji umowy poza datę 30 czerwca 2021 roku oraz trwał spór o odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń i systemów okrętu. Na koniec marca 2022 roku nadal nie był znany termin zakończenia realizacji tego kontraktu. Opóźniający się proces jego powrotu do użytkowania uniemożliwia wykorzystanie tego okrętu do realizacji zadań z zakresu obronności państwa polskiego. Wpływa ponadto na skrócenie możliwości jego operacyjnego wykorzystania w założonym okresie eksploatacji. Opóźnienie to ma ponadto wpływ na wiarygodność stoczni jako wykonawcy projektów specjalnych dla wojska. Co należy nadmienić?
Stocznia corocznie otrzymywała dotacje dla przedsiębiorców o strategicznym znaczeniu dla obronności państwa polskiego. Wpływy te stanowiły pozostałe przychody operacyjne. Jak Państwo wiedzą, wpływy te znacząco wpływały również na osiągany wynik finansowy spółki. Zwłaszcza w 2018 roku, kiedy to przychód z tego tytułu wyniósł aż ponad 11 milionów złotych. Podsumowując nasze ustalenia w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, dokonaliśmy następującej oceny. Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację przez Gryfię projektów budowy lodołamaczy oraz remontu ORP Lublin. Do obu badanych kontraktów przystępowano z przewidywaną kilkumilionową stratą, co było działaniem sprzecznym z zasadami efektywnego gospodarowania. W obu badanych kontraktach wystąpiły opóźnienia skutkujące koniecznością zapłatą kar umownych oraz realizacja badanych planów naprawczych nie przyczyniła się do poprawy kondycji finansowej stoczni. Spółka była podmiotem niesamodzielnym finansowo, zagrożoną utratą płynności finansowej i nierentownym. Przedstawimy teraz Państwu kwestie dotyczące Funduszu Rozwoju Spółek. FRS, będący większościowym akcjonariuszem spółki Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., zorganizował i sprawował nadzór nad stocznią zgodnie z przepisami prawa i zasadami nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Z formalnego punktu widzenia nadzór był prowadzony prawidłowo. FRS nie dokumentował prowadzonych analiz w zakresie sytuacji finansowej stoczni, prowadzonych przez nią procesów restrukturyzacyjnej oraz zasadności podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu stoczni. Nie sprzyja to przyszłemu odtwarzaniu zasadności podejmowanych decyzji korporacyjnych i procesu analitycznego do dalszych zadań nadzorczych. Szanowni Państwo, żeby wskazać na istotę i rolę Funduszu Rozwoju Spółek S.A. nie możemy ograniczyć się do formalnego aspektu nadzoru właścicielskiego. FRS nie miał być i nie był klasyczną spółką holdingową, która tylko miała sprawować nadzór właścicielski nad Gryfią i wykonywać prawa z akcji. W strategii Funduszu Rozwoju Spółek S.A. z 2017 roku założono, że fundusz będzie stanowił podmiot, wyspecjalizowany podmiot mający wykonywać zadania z szeroko zakrojonej gospodarki morskiej i w tym wypadku przyczyniać się do jej rozwoju. Założono wręcz, że FRS będzie stanowił tak zwany wyspecjalizowany wehikuł finansowy, który właśnie miał przyczyniać się do rozwoju gospodarki morskiej i ukierunkowywania działań państwa w tym sektorze gospodarki i przemysłu. Zadania powyższe znalazły swoje silne i bardzo szerokie wsparcie w środkach publicznych, w środkach finansowych. Jak wynika z ustaleń kontroli, w 2017 roku Fundusz Rozwoju Spółek otrzymał ze środków Skarbu Państwa w drodze dokapitalizowania kwotę 200 milionów złotych. Środki te zostały wniesione do spółki przez ówczesnego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, który objął akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Funduszu Rozwoju Spółek. Nie był to jedyny transfer finansowy, który miał miejsce w ostatnich latach pomiędzy Skarbem Państwa a Funduszem Rozwoju Spółek. W grudniu 2021 roku minister finansów wyemitował obligacje zerokuponowe, obligacje Skarbu Państwa, o terminie wykupu do dnia 25 lipca 2024 roku, również przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Rozwoju Spółek. Wyemitowane obligacje o kapitale o wartości nominalnej 120 milionów złotych zostały przekazane na dwa dni przed końcem 2021 roku, dokładnie w dniu 30 grudnia. Drodzy Państwo, jako uzasadnienie we wniosku wskazano, że przekazane dofinansowanie i założone cele wykorzystania tych środków przyczynią się i mają uzasadnienie w już rozpoczętych i planowanych działaniach mających na celu rozwój gospodarki morskiej w Polsce. Co istotne, Ministerstwo Finansów przed przekazaniem tych środków, przed przekazaniem tego wsparcia w formie obligacji skarbowych, co oczywiste, analizowało kwestię wpływu wydatkowania tych środków na finanse publiczne. W dokonanej w dniu 23 grudnia 2021 roku analizie zawartej w notatce podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów wskazano,
w zakresie zasadności, w zakresie analizy zasadności przekazania tych środków, że przekazanie na rzecz FRS obligacji o wartości nominalnej 120 milionów złotych spowoduje i będzie miało znaczenie dla państwowego długu publicznego. Widzimy, że operacja ta nie była irrelevantna dla finansów publicznych ani w momencie jej dokonania, ani nie będzie bez znaczenia dla finansów publicznych w przyszłości. Szanowni Państwo, większość środków angażowanych ze środków publicznych w spółkę Fundusz Rozwoju Spółek S.A. wydatkowana była na wsparcie Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. Nie ulega więc wątpliwości, że niemal całość wsparcia, które otrzymywała w badanym okresie Gryfia, wywodziło się choćby pośrednio ze środków publicznych. Jak wynika z ustaleń kontroli do dnia 31 lipca 2021 roku z kwoty 200 milionów złotych, czyli tej kwoty, która została wniesiona do spółki w roku 2017, fundusz zaangażował, wykorzystał środki na poziomie 178,7 miliona złotych poprzez zaangażowanie środków finansowych, rozumiemy, podpisanie umów. Do tego dnia efektywnie wydatkowano kwotę 88,5 miliona złotych. Jeden z kluczowych instrumentów finansowych wspierania przez FRS Stoczni Gryfia były pożyczki. W latach 2018-2021 do dnia zakończenia czynności kontrolnych Gryfia otrzymała ze środków FRS w ramach 5 umów środki w wielkości 29,1 miliona złotych. Co istotne i co chcielibyśmy podkreślić, terminy spłaty kapitału w ramach tych pożyczek, w jednym przypadku przesuwane w czasie, przypadają w roku 2022 i będą obciążały spółkę także w kolejnych latach, wręcz do roku 2026. W sposób ewidentny akumuluje, wskazuje to na ryzyka związane z zdolnością płatniczą spółki, zdolnością do pokrywania kosztów pozyskania kapitału i zwrotu kapitału ze środków wynikających z bieżącej działalności operacyjnej i nie wyklucza ryzyka udzielania spółce również w przyszłości wsparcia finansowego dla potrzeb spłaty uprzednio zaciągniętych zobowiązań. Niezależnie od pożyczek FRS aranżował szereg innych instrumentów finansowych, które związane były z potrzebami Gryfii w zakresie gwarancji korporacyjnych, poręczeń, kaucji i blokad. Szanowni Państwo, w ramach tych środków, które wniesione były do spółki w roku 2017, w ramach kwoty 200 milionów złotych, niezależnie od wykorzystywania stricte instrumentów finansowych związanych z pożyczkami i innymi instrumentami zabezpieczającymi, jednym z kluczowych projektów, w które zaangażowany był zarówno FRS, jak również Gryfia, był projekt, który miał i ma zapewnić przyszłość rozwojową dla Stoczni Gryfia. Jest to budowa i leasing doku numer 8 dla Stoczni Gryfia. Szanowni Państwo, na wstępie wspomnę tylko, że dok budowany jest przez Stocznię Szczecińską Vulcon na zamówienie Funduszu Rozwoju Spółek. Następnie dok będzie oddany w leasing z Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Koncepcja pozyskania doku powstała w 2019 roku. Na początku 2020 roku fundusz wystąpił do Stoczni Vulcon oraz innych podmiotów stoczniowych o składanie wstępnych ofert na budowę doku. Po analizie otrzymanych ofert wybrana została forma budowy takiego doku. W okresie od kwietnia do września 2020 roku prowadzone były negocjacje ze Stocznią Szczecińską. Ogólnie Stocznia Szczecińska złożyła 7 ofert, w których nastąpił wzrost ceny o 11,2% w stosunku do pierwotnej oferty. Wskazywany koszt doku z inwestycjami wynosi około 160 milionów złotych. W związku z budową doku w 2020 roku zawarto 3 umowy. 14 września podpisano kontrakt trójstronny pomiędzy funduszem, Stocznią Vulcon i Stocznią Gryfia w sprawie budowy doku. Kontrakt ten wszedł w życie w dniu 28 grudnia 2020 roku. Podpisano również umowę inwestycyjną pomiędzy funduszem i Gryfią
oraz umowę leasingu na dok pomiędzy funduszem a Gryfią, która została podpisana 17 grudnia. Szanowni Państwo, FRS w sposób nierzetelny przeprowadził wybór projektanta i wykonawcy doku numer 8. Podejmowane działania nie zapewniły wybrania najkorzystniejszej oferty. Wykonawca inwestycji o wielomilionowej wartości został wybrany na podstawie ograniczonego rozeznania rynkowego, bez oceny możliwości infrastrukturalnych i osobowych, a także bez wiedzy branżowej FRS w tym zakresie. W trakcie realizacji kontraktu Stocznia Wulkan, czyli wykonawca doku, trzykrotnie występowała do FRS-u o renegocjację kontraktu w związku ze zwiększeniem kosztów budowy doku. W okresie kilkumiesięcznym FRS nie przystąpił do negocjacji kontraktu, co spowodowało niepewność wykonawcy w zakresie ostatecznej ceny, którą uzyska za budowę doku, oraz zwiększyło ryzyko opóźnień i niepowodzenia budowy doku. Tutaj należy dodać jeszcze, że w sprawozdaniu finansowym Stoczni Wulkan za 2021 rok została wykazana strata w wysokości 19 milionów złotych i w wyniku finansowym została uwzględniona rezerwa na prognozowaną stratę na kontrakcie na budowę doku w kwocie prawie 12 milionów złotych. Dodatkowo w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki wykazano, że strata netto w 2022 roku zostanie zwiększona prognozowaną stratą na projekcie budowy doku o 15,3 miliona złotych. Ocena ogólna kontrolowanej działalności FRS. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła obszar udzielania wsparcia finansowego Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Skalę finansową nieprawidłowości, którą stwierdziliśmy, oszacowano na kwotę 4 800 000 zł. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w stosunku do przeprowadzonych transakcji finansowych na łączną kwotę kilkunastu milionów złotych zachodzi ryzyko uznania ich za niedozwoloną pomoc publiczną. Ponadto FRS nierzetelnie przeprowadził wybór wykonawcy doku, o którym była mowa powyżej. Dziękuję. Szanowni Państwo, przedstawiając powyższą ocenę działalności Funduszu Rozwoju Spółek SA, nie sposób nie odnieść się do założonej roli tego podmiotu w architekturze podmiotów państwa. Tak jak wskazaliśmy w strategii z 2017 roku, założono, że Fundusz Rozwoju Spółek stanie się wyspecjalizowanym wehikułem finansowym, który będzie realizował istotne zadania w zakresie gospodarki morskiej. Działania FRS miały być powiązane z założeniami rządowego programu Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a także z rozwojem gospodarki morskiej oraz obszarów z nią powiązanych. Najwyższa Izba Kontroli w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych uznała, że FRS wprawdzie dążył do realizacji celów swojej działalności. Zauważyła, że cele te ulegały w badanym okresie zmianie, a częściowo było to niezależne od samej kontrolowanej spółki z uwagi na zmiany strategii przez walne zgromadzenie co do niej. Niemniej jednak, Szanowni Państwo, kontrola wykazała, że działalność funduszu była niezwykle ograniczona. Ograniczona tak co do przedmiotu działalności, jak i miejsca ich siedziby, przede wszystkim do Szczecina. NIK ustaliła tym samym, że nie zostało wykonane strategiczne założenie z 2017 roku o roli tego podmiotu i agregatora działań państwa w obszarze przemysłu morsko-stoczniowego. Ogółem rzecz biorąc, w badanym okresie przeprowadzone przez FRS transakcje dotyczyły głównie jednej spółki portfelowej z trzech ogółem posiadanych, w tym wypadku Gryfii, oraz dotyczyły poza samymi transakcjami finansowymi kwestii budowy doku dla stoczni Gryfia.
Tym samym konkludując, wskazać należy, że nie powiodło się kluczowe i podstawowe założenie stworzenia podmiotu będącego agregatorem działań państwa w obszarze przemysłu morsko-stoczniowego, w obszarze gospodarki morskiej, tak w zakresie restrukturyzacji tego segmentu, jak i jego rozwoju. Szanowni Państwo, Najwyższa Izba Kontroli nie tylko dokonuje ocen kontrolowanej działalności, nie tylko ustala stan faktyczny, nie tylko stwierdza nieprawidłowości, ale to, co jest kluczem naszej pracy, kluczem naszej działalności, to formułowanie wniosków. Staramy się każdorazowo wskazać na pożądany kierunek działań, staramy się podpowiedzieć i wskazać obszary wymagające zainteresowania organów państwa. Niezależnie od wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, które zostały skierowane do kierowników kontrolowanych jednostek, do zarządów obu spółek, Najwyższa Izba Kontroli w tym dokumencie, do którego zachęcam Państwa do spojrzenia, Najwyższa Izba Kontroli sformułowała trzy wnioski. Trzy wnioski skierowane do najwyższych organów państwa. Pierwszy wniosek skierowany jest łącznie do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych. Dwa kolejne wnioski skierowane są pod adresem Ministra Infrastruktury oraz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, w pierwszym kluczowym wniosku tej informacji odnosząc się do systemu, do sposobu aktywności państwa i prowadzenia polityki państwa w przemyśle morsko-stoczniowym wystąpiliśmy do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Aktywów Państwowych o rozważenie celowości utrzymywania Funduszu Rozwoju Spółek SA jako odrębnego podmiotu w portfelu spółek z udziałem Skarbu Państwa przy dotychczasowej skali i zakresie działalności, który nie koresponduje ze strategicznymi założeniami. Stoimy jako Izba na stanowisku, że gospodarka morska, przemysł morsko-stoczniowy jest kluczowym segmentem gospodarki. Może być i powinien być on kołem zamachowym gospodarki, przewagą konkurencyjną polskiej gospodarki. Wymaga to z oczywistych względów kontynuacji procesów restrukturyzacji, ale wymaga także spójności, jednolitego podejścia i rozważenia przy pomocy jakich instrumentów i które podmioty działania te powinny prowadzić, ewoluować i tak naprawdę rozliczać wykorzystanie środków. Szanowni Państwo, dwa kolejne wnioski, które sformułowaliśmy w informacji, związane są z przedstawionym Państwu remontem okrętu marynarki wojennej ORP Lublin. Najwyższa Izba Kontroli, stwierdzając wielokrotne przekładanie terminów realizacji tego projektu, stwierdzając ponad 1200-dniowy okres realizacji remontu tego okrętu, stwierdzając wreszcie brak możliwości wykorzystania tego okrętu dla celów, które mają znaczenie dla obronności państwa polskiego, nie mogła pozostawić tego bez reakcji. Wystąpiliśmy do ministra infrastruktury o objęcie w ramach podejmowanych działań nadzorczych w stosunku do podmiotów nadzorowanych szczególnym zainteresowaniem sposobu realizacji kontraktu na remont okrętu marynarki wojennej ORP Lublin z uwagi na potrzeby wywiązania się przez spółkę z pośrednim udziałem Skarbu Państwa z zawartej umowy, która warunkuje siłą rzeczy powrót okrętu do wykonywania zadań z zakresu obronności państwa polskiego. Drugi wniosek, drodzy Państwo, dotyczy również tej problematyki, a zaadresowany jest do szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, tak ażeby w ramach przysługujących mu uprawnień, w ramach łańcucha uprawnień w obszarze dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego wyegzekwował, czy dążył do wyegzekwowania przez podległe mu jednostki realizacji przez kontrahenta, w tym wypadku przez Stocznię Gryfia, remontu ORP Lublin. Szanowni Państwo, przedstawiając wyniki tej kontroli, zarówno ustalenia faktyczne, oceny kontrolowanej działalności, nieprawidłowości, ale także wnioski, do których przykładamy strategiczną wagę. Mamy nadzieję, że ten dokument, ta informacja o wynikach kontroli będąca wynikiem trudnej, wielomiesięcznej pracy kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli przyczyni się do szerokiego dyskursu na temat roli państwa w restrukturyzacji przemysłu morsko-stoczniowego. Przyczyni się do zastanowienia, do wspólnego rozważenia, czy te instrumenty, którymi dzisiaj państwo dysponuje i te, które wykorzystuje, są adekwatne do realizacji założonych celów. Szanowni Państwo, nie ulega wątpliwości i cieszymy się, że znajduje to powszechny pogląd, że restrukturyzacja przemysłu morsko-stoczniowego jest konieczna. Zwracamy jednak uwagę, że wyniki kontroli wykazały, że dotychczasowe podejmowane w tym zakresie działania w odniesieniu do konkretnej spółki, do Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA, niestety nie dały zamierzonego rezultatu. Działania restrukturyzacyjne nie przyczyniły się do trwałej poprawy sytuacji finansowej, nie przyczyniły się także do uzdrowienia podstawowej działalności operacyjnej. Zwracamy jako Najwyższa Izba Kontroli szczególną uwagę i formułujemy oczekiwanie w tym zakresie pod adresem ministra infrastruktury. Jeżeli jest tak, że wydatkujemy bardzo znaczące środki publiczne na działania restrukturyzacyjne, mówimy o kwocie 320 milionów złotych w latach 2017-2021, które w znakomitej większości wykorzystywane są w odniesieniu do jednego podmiotu, w odniesieniu do jednej spółki. Tym samym ponawiając, formułujemy oczekiwanie, żeby sposób wydatkowania tych środków był monitorowany średniookresowo,
żeby nie tylko zwracać uwagę na realizację średniookresowych celów, nie tylko zwracać uwagę na prawidłowość formalną wykorzystania tych środków, ale dokonać swoistego kompleksowego rozważenia czy zwydatkowania tych środków, podkreślam, częściowo finansowanych długiem, mamy wszyscy wartość dodaną. Liczymy jako Najwyższa Izba Kontroli, że ten dokument, to spotkanie, na którym dzisiaj mamy przyjemność z Państwem się spotkać, wniesie kamyczek do tego dyskursu w tym zakresie. Mogę Państwa zapewnić, że przemysł morsko-stoczniowy jako segment gospodarki będzie, jest i będzie przedmiotem szczególnych działań analitycznych Najwyższej Izby Kontroli. W razie potrzeby będzie również przedmiotem działań kontrolnych. Będziemy Państwa informować o tych działaniach, oczywiście w momencie ich stosownego podejmowania, i zachęcamy raz jeszcze do zapoznania się z powyższym dokumentem, a w razie potrzeb oczywiście jesteśmy w gotowości na Państwa pytania. Ja tylko może jeszcze na koniec uzupełnię wypowiedź pana dyrektora Byczkowskiego, że z naszą informacją zapoznał się sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, minister Gróbarczyk, który przychylił się do naszego stanowiska i podzielił nasze wnioski. Jednakże wskazał nam także, że nie ma żadnych możliwości prawnych wpływu na rady nadzorcze i zarządy spółek, które kontrolowaliśmy. Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję państwu. Szanowni państwo, przechodzimy w tym momencie do części, które mogą zadawać państwa pytania. Pozostajemy również do dyspozycji państwa po konferencji. Poproszę tutaj pana redaktora. Dzień dobry, Dawid Ptak, TVN24. Korzystając z okazji mam pytanie, czy Najwyższa Izba Kontroli planuje w najbliższym czasie kontrolę w związku z katastrofą ekologiczną w Odrze? Jeżeli tak, to w jakich instytucjach te kontrole będą przeprowadzane? Szanowni Państwo, Najwyższa Izba Kontroli w sposób szczególny monitoruje wszelkie procesy w państwie, również bierze pod uwagę kwestię związaną z katastrofą ekologiczną na Odrze. Mogę potwierdzić, że do Najwyższej Izby Kontroli spływają skargi, wnioski o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie, tak od obywateli, jak i od przedstawicieli Sejmu i Senatu. Z wielką uwagą przy udziale merytorycznych jednostek centrali, także właściwych delegatur terenowych, analizujemy te sygnały, analizujemy, jakie działania kontrolne byłyby najbardziej adekwatne, tak co do przedmiotu, jak i podmiotu. Oczywiście stosownie do możliwości, stosownie do potrzeb i do wyników analiz ryzyk, co zawsze towarzyszy naszym działaniom, będziemy podejmować działalność kontrolną, odnosząc się oczywiście do tych organów państwa, które w pierwszym rzędzie zobowiązane są do przeciwdziałania tego typu zdarzeniom ekologicznym, wyjaśniania przyczyn, jak również w razie potrzeby będziemy patrzeć ponownie na kwestie systemowe. Na kwestie systemowe zorganizowania nadzoru nad wodami, zorganizowania nadzoru nad gospodarką wodno-ściekową, zorganizowania sposobu nadzoru nad środowiskiem. To wszystko będziemy brali pod uwagę i oczywiście w przypadku zaplanowania i podjęcia działań będziemy Państwa o nich każdorazowo informować, nie uprzedzając oczywiście publicznie sposobu przystępowania do naszych działań kontrolnych z uwagi na dobro kontroli. Szanowni Państwo, zagadnienie, o którym dyskutujemy, jest niezwykle dynamiczne, niezwykle aktualne. Najwyższa Izba Kontroli zawsze stara się dynamicznie reagować na bieżące problemy. Ewidentnie jest to zagadnienie, o którym będziemy dyskutujemy już. Natomiast kwestia możliwych działań kontrolnych w zależności od planu pracy, który także realizujemy, to pewnie jeszcze ten rok. Będziemy Państwa oczywiście informować niezwłocznie o zaplanowanych działaniach. Proszę spodziewać się informacji w tym zakresie. Jeśli ma więcej pytań, bardzo dziękujemy Państwu za udział.